Proszę Państwa, sytuacja epidemiczna bardzo się pogarsza. Rzeczywiście następuje dynamiczny wzrost zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Według najnowszych danych w kraju mamy prawie 30 tysięcy zakażonych. W Wielkopolsce obecność wirusa wykryto u 3188 osób. W szpitalach podejmowane są kolejne działania, ponieważ zaczyna brakować wolnych miejsc na oddziałach. W tej chwili mamy na oddziałach 52 pacjentów, z czego czwórka pacjentów jest na oddziale JOM-u, ale pozostali pacjenci w bardzo ciężkim stanie bywają zarówno na oddziale zakaźnym, jak mi ostatnim oddziale na 7 piętrze. Na terenie Wielkopolski Wschodniej działa jeden szpital jednoimienny w Słupcy. Tam również sytuacja uległa dramatycznemu pogorszeniu. W tej chwili poruszamy się na granicy wydolności szpitala. Mamy uruchomioną już maksymalną liczbę łóżek. Wszystkie łóżka rano codziennie są zajęte. Wypisujemy kogo się da, kto się nadaje do wyjścia do izolatorium czy do izolacji domowej, żeby były miejsca dla nowych chorych w stanie ciężkim. Na dzisiaj na łącznie 168 łóżek dysponuje tylko dwoma łóżkami dla chorych covidowych, tak zwanymi zwykłymi. Nie mam ani jednego miejsca respiratorowego i mam jeszcze kilka miejsc porodowych, ponieważ mamy tutaj w Słupcy także salę porodową i oddział noworodkowy dla matek covid dodatkowych. Brakuje wolnych miejsc na oddziałach, a przy punktach testowych na obecność koronawirusa ustawiają się coraz dłuższe kolejki. Ale jest jeszcze jeden bardzo poważny problem. W szpitalach brakuje personelu medycznego. Organizuję w tej chwili kadrę pielęgniarską i nie tylko, bo i z kadrą lekarską będzie trochę problemu, ponieważ szpital na jakiś czas wrócił do normalnej pracy, a dzisiaj musimy odtwarzać całą linię covidową. Bez dużej ilości nadgodzin się po prostu nie da. Dzięki Bogu personel w tej ciężkiej sytuacji się sprężył i stawia się do pracy w zwiększonej ilości po to, żeby szpital mógł dalej funkcjonować, ale no to jest to praca nadzwyczajna i to są godziny dodatkowe, co sprawia, że personel jest wypalony i przemęczony, no ale jakoś próbujemy dawać radę. Dystans, dezynfekcja i maseczka. Apelujemy o stosowanie tych zasad, ponieważ sytuacja jest naprawdę niebezpieczna. Uważajcie na siebie, na siebie, bo ta fala jest najgorsza. To jest, bijemy rekordy od początku pandemii. Tak źle jeszcze nie było, a to nie jest jeszcze szczyt. Arleta Janiak, Informacje Wielkopolskie.